W sobotę 25 maja w hotelu Versant w Dzierżoniowie odbyła się wyjątkowa kolacja biznesowa. Zaproszeni goście mogli wysłuchać wystąpień prelegentów, a także występów artystycznych. W dniu dzisiejszym odbywa się kolacja. Jest to white dinner, który zorganizowałam wraz z Mariolą Słowodzińską-Kielar, a także osobami z różnych branż. Jest to branża bieliźniana Alluring Coquette, przepiękna bielizna, którą projektuje cudowna Aleksandra. Piękne wydarzenie na moje 40. urodziny, które obchodzę w dniu dzisiejszym. Postanowiłam, iż wchodzę w czas, w którym bardzo mocno chcę postawić na rozwój osobisty, na biznes, na to, abym mogła zrobić coś dla tego wyjątkowego, pięknego miasta, jakim jest Dzierżoniów. I biała kolacja, mam nadzieję, jest początkiem czegoś, co będzie cyklicznie odbywało się w naszym mieście, czyli białe, biznesowe kolacje, na których będziemy spotykać się z osobami z różnych branż, gdzie będziemy łączyć pokolenia, gdzie będziemy rozmawiać o sprawach ważnych. Do tego oczywiście przepiękne stylizacje. Dzisiaj obowiązuje dress code. Wszystkie jesteśmy ubrane w bieli. Jest kilku panów, którzy są ubrani w czerni. Natomiast ten wyjątkowy dress code powoduje, iż cała otoczka tego wydarzenia jest absolutnie przepiękna, imponująca i wszystko będzie wyglądało naprawdę pięknie. Bardzo czekałyśmy razem z Asią, razem z Joską współorganizujemy właśnie tą kolację. To jest pierwsza kolacja, ale już wiemy od kobiet, które nie mogły dzisiaj być na tej kolacji, żeby tych kolacji było więcej, więc to na pewno będzie impreza cykliczna. Będzie takie zacne grono kobiet właśnie tutaj z Dzierżoniowa i okolic, eleganckich kobiet w eleganckim wieku, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Aż jestem cała rozedrgana, jak to wszystko będzie wyglądać. Zajmuję się szyciem bielizny na co dzień. Z pasji. Jestem tutaj, dlatego że to jest duże spotkanie kobiet, pięknych kobiet, które chcą zdobyć pewność siebie i mam nadzieję, że ja im to zapewnię. Połączona z chęć rozwoju, chęć poznawania nowych ludzi, ludzi z pasją, ludzi, którzy chcą się rozwijać. Mam swoją prelekcję, także coś niecoś powiem o sobie, o tym, czym się zajmuję, może coś przydatnego dla kobiet zgromadzonych. Od kilku tygodni jestem również menadżerką genialnej firmy marketingowej, która zajmuje się właśnie tworzeniem kontentów na Instagrama, która zajmuje się promocją firm. I tutaj też jakby wchodzimy na rynek dzierżoniowski, ponieważ panowie są z Ziębic, więc przedstawiamy i oferujemy swoje usługi właśnie tak w Dzierżoniowie, Bielawie, jak i w naszych okolicach. To wydarzenie właśnie też ma na zasadzie połączenia i pokazania, że możemy, oprócz tego, że działamy tutaj na rynku lokalnym w Dzierżoniowie, łączyć różne branże, łączyć różne firmy również spoza naszego regionu. Czyli otwieramy się na to, iż taka kolejna biała kolacja może połączyć przedsiębiorców, na przykład tak tutaj z regionu Dzierżoniowa, jak i Kotliny Kłodzkiej, jak i dalszych części naszego regionu. Mamy nadzieję, że uda nam się tutaj bardzo fajnie przedstawić te dzisiejsze wydarzenia i też nie ukrywam, że szukamy tutaj, znaleźliśmy się też po to, żeby poszerzać swoją siatkę kontaktów, liczymy mocno na ten networking i chcielibyśmy właśnie troszeczkę ludzi tutaj poznać, żeby też móc się dalej rozwinąć. Nasza działalność jest tak naprawdę dosyć szeroka, ponieważ zajmujemy się szeroko pojętą branżą związaną z social mediami, więc oferujemy naszym klientom głównie usługi typu prowadzenie ich social mediów, tworzenie treści. Na chwilę obecną jest to głównie Instagram, ponieważ Instagram tutaj wiedzie prym w naszym kraju pod względem social mediów. Tworzymy rolki dla lokalnych klientów, dlatego też spróbujemy dzisiaj wykorzystać tę okazję, żeby przedstawić, co tak naprawdę potrafimy i jakiej jakości treści można od nas się spodziewać. Moi kochani, w dniu dzisiejszym odbędą się przepiękne prelekcje. Tak będzie prelekcja moja modowa, Mary Kay, będzie również Alluring Coquette, wspaniała Ola, która podpowie nam, w jaki sposób dobierać odpowiednio bieliznę. Na pewno połączymy to bardzo fajnie z tematem mody. I już późnym, że tak powiem, popołudniem,
południem skosztujemy przepysznej kolacji w tym wyjątkowym hotelu, jakim jest Versant, w przepięknej restauracji Provence. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować to przepiękne wydarzenie. Dziewczyny spisały się po prostu genialnie, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Czerwony dywan rozłożony, panie czekają już z szampanem. Anna Krystek za moment rozpocznie ten przepiękny wieczór. No i show must go on.